Witam. Dzisiaj chciałem zaprezentować troszkę starsze pióro parkerowskie, produkowane w latach 1983-94, w takim oto pudełku sprzedawane. I jest to Parker Premier, druga jego edycja, Ateny z paskami z Laque. Pióro to pokryte jest, jak producent chwalił się, 22-karatowym złotem. Ma taki pasek w środku, który tutaj, jak widać, oczywiście tradycyjny strzałkowy klips i na dole widzimy nazwę firmy. Tu właśnie znaczek o pokryciu złotem, tak się domyślam. No i z tyłu kraj produkcji, czyli Francja. I tutaj też bardzo ładnie widać, jak tam z Laque mieszczone te paski oraz taka płytka na górze bardzo ładnie kontrastują ze złoceniami. Natomiast tutaj widać, że te pierścienie na obu końcach nie są zaokrąglone, tylko mają takie płaszczyzny. Natomiast sekcja plastikowa z takimi karbowanymi wcięciami, aby palce się nie ślizgały. No i tu 18-karatowa stalówka, bardzo zbliżona, chyba właściwie taka sama jak w Parkerze 75. Tak to w całości pióro wygląda. Otwierane jest i zamykane na zatrzask. Może było słychać. Bardzo ładnie to się w całości prezentuje. Natomiast tu już o stalówce wspomniałem. Ona ma ten patent taki, że można ją razem z sekcją obracać i dostosować do naszego uchwytu, w zależności pod tym, jakim kątem trzymamy. Tutaj no trochę nie, tak, tu trzymamy za te karbowane. No i teraz ustawiamy sobie stalówkę tak, aby odpowiednio układała się ona w stosunku do naszych rąk, i do palców i do papieru, po którym piszemy. No to taki ciekawy wynalazek. Dobrze pióro jest wyważone, fajnie leży w dłoni. Oczywiście na tyle dla mnie długie, że nie muszę zakładać skówki. Ona jest metalowa, więc widać, że pociąga trochę do tyłu, a poza tym no, może troszkę przy częstym wkładaniu i zdejmowaniu rysować ten korpus, więc lepiej tego unikać. Wprawdzie tam nie widzę jakichś ostrych krawędzi, bo gwintu nie ma, więc ale lepiej tego nie używać, nie zakładać. W środku oczywiście konwerter i naboje pasują tylko parkerowskie. Tak to wygląda. Tutaj gwint metalowy w środku. No i tyle na pierwszy rzut oka. Pióro wymiarowo tutaj porównuję z Duofoldem Sentimentalem, Sonetem, Lamy Safari i Pelikanem 140. Widać, że troszkę dłuższe od Soneta, no niewiele krótszy od Duofolda i tak mniej więcej te proporcje się rozkładają. Natomiast nie mogłem sobie odmówić porównania z Parkerem 75, który z grubsza mniej więcej tak wygląda, ma te same podobne końcówki, natomiast jak zdejmiemy skówki, to widać już tutaj, że sekcje i stalówki, poza tym, że tutaj w tym premierze jest jeszcze pierścień, są właściwie identyczne i trochę inaczej rozwiązane te wykończenia korpusu. Natomiast pióro waży 31 gramów, a sama skówka 13. Długie jest na 13 cm i 7 mm, natomiast bez skówki ma 12,6 mm długości. Teraz jeszcze średnica, tutaj w sekcji, gdzie się trzyma, to 9 mm, a w najszerszym miejscu 11 mm. Najważniejszy moment każdego testu to pisanie. I w tym wypadku też ten fakt zostanie sfilmowany i zupełnie, powiem bez tutaj zakłamania, świetnie się tym piórem pisze. Gładko, nie czuć żadnego oporu. Pióro tam ma już te swoje kilkadziesiąt lat. nawet nie przerywa nic zupełnie przy przepływie tego atramentu i pisanie nim to sama przyjemność bez nacisku. Jak widać, przepływ też jest przyzwoity, nic tu nie zaskakuje. No jeszcze z obowiązku kronikarskiego odwrócę stalówkę. Widać, że też można pisać, ale to tak włosowata nitka atramentu się wydostaje. No i tak z grubsza to pióro wygląda. Jest to bardzo, można powiedzieć, luksusowy model. Z bliska pokażę tutaj, bo jeszcze może tego nie było widać, jak ta struktura tych linii i pasków laki wygląda oraz tutaj te płaszczyzny układające się w taki pierścień na końcu właściwie wyglądają, choć trudno to pokazać w tym świetle tutaj. Natomiast bardzo fajnie to wygląda i nie przypominam sobie Parkera z takim samym rozwiązaniem. Jeszcze rzut oka na pierścień. Też to wszystko jest bardzo ładnie zrobione. Tu te same płaszczyzny, które powodują to, że pióro jak się położy, to nie za bardzo się toczy po stole. Natomiast to samo rozwiązanie i na górnej części. Tak prezentuje się to pióro, które można już tylko upolować gdzieś u kolekcjonerów lub na portalach aukcyjnych. Dziękuję za uwagę.